W tym filmie chciałbym zaprezentować pewną powszechnie używaną w matematyce notację stosowaną dla opisu sum pewnej ilości składników, które powstają wedle pewnego wzorca. I może zacznijmy od przykładu, żeby jakoś to przybliżyć, o co tu chodzi. Powiedzmy, że chcemy napisać sumę liczb od 1 do 10. No to zwykle nie wypisujemy wszystkich liczb, tylko wypisujemy pierwsze 2, 3. Potem stawiamy kropeczki, no i potem powiedzmy dwie ostatnie, czy jakoś tak. No i to i ta notacja, te kropeczki oznaczają tutaj, że jeżeli chcę obliczyć tę sumę, no to tutaj muszę wstawić resztę tych brakujących liczb. Podobnie, powiedzmy suma od 1 do 100, to bym miał 1 plus 2 plus 3 plus, to bym wstawił te kropeczki, plus 99 plus 100. No dobrze, a teraz chcę zaprezentować tę notację matematyczną na tego rodzaju i na innego rodzaju sumy, którą też będziemy używać w następnych filmach o szeregach. Ta notacja jest wprowadzona, używa takiej greckiej litery sigma, więc to jest duża grecka litera sigma. Ona się nazywa sigma. I ta litera jest udekorowana pewnymi znakami. Mianowicie tak, po pierwsze mamy tutaj indeks, który no, ten indeks zwykle się oznacza małymi literami K, L, M, N, A, B, rzadziej może troszkę, i J. I tutaj piszemy jego początek i tutaj będzie powiedzmy 10 koniec. I tutaj piszemy pewną funkcję, która to będą te kolejne składniki tej sumy i one będą, każdy z nich jest pewną funkcją tego indeksu. No, u nas akurat ta funkcja to jest po prostu K. Jak należy rozumieć taki zapis? Ano właśnie to oznacza tę sumę. Czyli tak, biorę początkową wartość indeksu, czyli k równe 1, wypisuję wartość tej funkcji dla k równego 1, czyli tutaj po prostu wypisuję 1, następnie zwiększam k o 1, czyli po 1 mam 2, wypisuję wartość tej funkcji 2, no i tak jadę aż do k, tu jest napisane maksymalna wartość największa k, po której się zatrzymuje. Prawda? I to jest takie oznaczenie na tę sumę. No i teraz zachęcam Cię, abyś przerwał oglądanie tego filmu i spróbował w tej notacji napisać tę kolejną sumę. Dobrze, no to może napiszmy. Więc tak, po pierwsze jest ta literka sigma. No i teraz tak, indeks, może tym razem indeks nazwijmy n. No i znowuż od 1. No i tym razem do 100, prawda? Do 100 i tu jest n i to równa się tyle, prawda? Znowuż biorę początkową wartość indeksu, 1, wypisuję wartość tej funkcji, która jest, no, w tym wypadku 1 i tyle. Następne 2 i tak przechodzę aż do, tu jest napisane, maksymalną wartość tego indeksu, która występuje w tej sumie. Dobrze, może kolejny przykład. Powiedzmy, co to by była w tej notacji następująca suma? Suma od, może teraz j równego 1, może nie 1, może zróbmy od j równego 7 do 43. No i teraz ta funkcja, która by zależała od j, to by było na przykład pi razy j kwadrat minus 1. O! Napiszmy, co to by było. No dobrze, no to po kolei. Po pierwsze zaczynamy od j równego 7 i to wyrażenie dla j równego 7 to jest tak, pi i razy, no ta funkcja to jest 49, czyli 7 do kwadratu minus 1 plus, no biorę następny j, czyli j równe 8, i wyrażenie jest pi razy 8 do kwadratu minus 1 plus, no i tu może postawię sobie trzy kropeczki, no i aż do ostatnim wyrażeniem jest j równe 43, czyli będę miał pi razy 43 do kwadratu minus 1. No i może warto tutaj zobaczyć, zaprezentować pewną własność tej notacji.
Mianowicie zobaczmy, że tu mamy sumę. W każdym z tych składników stoi pi. No to ja mogę oczywiście to pi wyłączyć sobie przed nawias z tej sumy. Tak? I teraz mi zostanie no, te żółte składniki, czyli tak 7 do kwadratu minus 1 plus 8 do kwadratu minus 1 plus, no, ustawmy 3 kropeczki i plus 43, oj, nie ten kolor, 43 do kwadratu minus 1. Teraz zwróćmy uwagę, że to, co jest tutaj, no to jest taka suma, prawda? Czym ona się będzie różniła? No po prostu to nie będzie tego pi. No? Czyli może dokończmy ten znak równości, czyli to będzie pi razy suma od j równego 7 do 43 j kwadrat minus 1. Czyli jeżeli w tej funkcji, prawda, jest pewien wyraz, który, prawda, to jest każdy z tych wyrazów jest mnożony przez pewną liczbę, która nie zależy od tego wskaźnika j, to oczywiście tę liczbę możemy wyłączyć przed tę sumę. Znaczy to możemy równie dobrze napisać tutaj, prawda? Jak ten rachunek pokazuje.